Cześć, tu Metal i to będzie już mój trzeci odcinek pytania, metal ci odpowiedź, czyli pytania, czyli Q&A, pytania i odpowiedzi. Jedziemy z pytaniami. Dlaczego twój nick to Metal? To jakaś ksywka? Powiem tak. Jak mi zakładali aparat, bo noszę aparat, to moja ciocia nazwała mnie Iron Man, co znaczy człowiek z żelaza, i przyjąłem sobie taką nazwę metal. Dalej. Dlaczego kostka 4x4 jest na białym plastiku? Bo już biały plastik. Mogę powiedzieć, że lubię plastik biały, chociaż chyba ogólnie kolorowy też lubię. Czarny nie jest taki fajny jak kolory. Żółty jakiś tam. Dalej. Dlaczego kupiłeś sobie fankuny zamiast Dianów? No to tak, ze względu chyba na cenę i na to, że byłem początkujący, nie wiedziałem dokładnie, która kostka jest lepsza. Tak, tą kostkę kupiłem za 25 zł, a tą za 40, czyli można powiedzieć, że żadna z tych kostek nie kosztuje tyle, co Dian. No, a i tak chciałem kupić... Kupiłem tą kostkę z myślą, że koledze sprzedam, ale nie wykrywał, więc została mi druga kostka. Dalej. Ile masz metrów wzrostu? No, mam 1 metr wzrostu. Dalej. Wygodnie ci w dłuższych włosach? Niewygodnie mi, bo za dużo szamponu schodzi, więc niedługo planuję ściąć. Czy cieszysz się z 200 widzów? To może powiem tak. Liczy się nie ilość, tylko jakość. Dalej. Masz dużo hejtów. Tak, mam dużo hejtów. Nie mam. Nie mam dużo hejtów, koniec. Dalej. Lubisz chemię? Chyba tak, lubię chemię. Zwłaszcza doświadczenia. Dalej. Skoro umiesz robić naklejki i jesteś bardzo pomysłowy, czy masz zamiar robić intra, awatary czy banery? Ogólnie nie lubię robić intr. Znaczy nie umiem. Awatarów. Awatary robię, ale to raczej na konkursy. Bo jakoś się tym specjalnie nie interesuję. Tła też robię, ale no tak jak mówiłem, na konkursy i rzadko to wypala, więc chyba przestanę. Dalej, jaki masz komputer? Komputer mam AMD, taki świecący. Mogę wam powiedzieć, że ma kartę graficzną, procesor Core 3 GHz 6-rdzeniowy. To co tak ludzie się interesują, to tyle wystarczy. No i 500 giga, tam nieważne. Te 8 giga RAM. Wystarczająco do zabawy. Dalej. Jaki soczek pijesz? Tymbark i wodę. Masz zamiar zamówić kostkę NeoCube, kulki magnetyczne. Aktualnie nie myślałem o tym, kiedyś o tym myślałem, ale na razie idą mi zwykłe magnesy neodymowe z Chin, więc jakoś nie mam zamiaru zamawiać kulek magnetycznych. Tamte są mocniejsze, większe i więcej pożytku z nich będzie. Dalej. Dużo masz wiadomości na PW? Nadążam, można powiedzieć. Dalej. Dużo masz zamówień na naklejki? Mogę odpowiedzieć podobnie. Nadążam i nie narzekam. Dalej. Czy oglądasz kanał Double Cubing? Jeżeli tak, to co o nim sądzisz? Nie oglądam, więc nic o nim nie powiem. Czy masz partnerstwo, czy zamierzasz je mieć?
Nie wydaje ci się to głupie? No, tak właściwie nie mam. I nie no, mam. Mam, tylko nie używam. O, tak. I wydaje mi się to głupie. Masz rację. Dalej. Jesteś na stronie Twist the Web. Prawdopodobnie niedługo będę, więc chyba zrobię wtedy filmik z tym. Dalej. Najlepsze wspomnienie z kostką. Jak kręciłem sobie tak na luziku i okazało się, że wykręciłem sobie nowy rekord. Wtedy miałem sub 30, a wykręciłem sub 25. I byłem bardzo szczęśliwy. Dalej. Najgorsze wspomnienie z kostką. Jak nie umiałem chyba dokręcić tej, doregulować. I po prostu co ułożenie to popowała i chciałem już tą kostkę wyrzucić. Czy męczą cię twoje pytania? Nie, nie męczą mnie, chociaż mogłoby ich być na przykład 5 pytań mniej. Dalej. Adam, czy będziesz zamawiał w najbliższym czasie kostki? Tak, będę zamawiał kostki, tylko czekam, jak już mówiłem, na tą wcześniejszą paczkę z magnesami. Zamawiałem ze strony fasttech.com. Jaką kostkę chciałbyś mieć? Chciałbym mieć Diana na starym plastiku albo Guhonga V2. A planuję mieć Pyraminxa. Dalej. Czy będziesz sprzedawał kostki? Powiem tak, wystarczają mi naklejki. To jest wystarczające chyba zainteresowanie. Nie jestem importerem. Nie produkuję kostek, więc nie będę ich sprzedawał. Chyba że te. Dalej. Byłeś kiedyś w Poznaniu, co o nim sądzisz? Tak, byłem w Poznaniu, byłem na targach poznańskich. Poznań jest spoko, chociaż zwiedziłem chyba tylko taki deptak. Mogę zaprosić do Poznania, fajnie. Klimat jest, ciepło jest i macie fajne rogale. Nie fajne, to tyle dobre. Czy twoje rodzice wiedzą, że nagrywasz? Tak, wiedzą, co o tym sądzą? Spoko. Dalej. Będziesz na zawodach w Zawierciu w pierwszy dzień wakacji? Nie będę, bo jest to za daleko. Czy pojechałbyś na meeting w Szczekocinach lub Zawierciu? Zorientuj się, gdzie to jest. Nie mógłbym być, nie przyjechałbym na meeting, ponieważ jest to trochę za daleko. Skąd taka nazwa? Już mówiłem. Wolisz warzywa czy owoce? To powiem tak. Moimi ulubionymi... No, ogólnie to wolę jajka. Dalej. Dobrze się uczysz? Dobrze. Masz dziewczynę? No, nie żartujcie, przecież mam kostki. Zrobiłbyś mi loga? Nie zrobiłbym ci log, ale mógłbym ci zrobić inicjały na naklejki. Zrób sesyjkę z mamą. Nie. A tak na marginesie, Funk Kun, jest to alternatywa Diana? No, jest alternatywa Diana, ponieważ ma taką samą budowę. A w sumie to wam pokażę tu. Jest identyczna budowa jak Diane Zanchi, tylko trochę się słabiej trzymają te narożniki. I ogólnie bardziej wypadają center cupy. Ale ogólnie jest to fajna kostka, tylko czekam na krzyżak. Bo bez krzyżaka to jest kostka popująca. Dalej. Zrobiłbyś naklejki do kostki 50 mm. Tak, prawdopodobnie już dzisiaj lub jutro, raczej jutro, znajdą się na mojej aukcji na Allegro. Prawdopodobnie będzie pod tym filmikiem link, więc możecie sobie jutro wejść i popatrzeć. Jakbyście potrzebowali, to będę robił jeszcze
na kostkę 42 mm. Jesteś typem człowieka, który długo siedzi przy komputerze, czy krótko? Raczej siedzę przy tablecie. Ulubiona pora roku? Zima, bo jest zimno. A tak na serio, lato, bo jest ciepło i można jeździć na rowerze. Co zrobiłeś z RC, że jest tak dobrze, że się tak dobrze rusza? Czy nasmarowałeś go smalcem i masłem? Tak właściwie to nasmarowałem go smalcem i masłem, ale potem dwa dni go moczyłem w wodzie, żeby ten tłuszcz zszedł ze środka i mi nie spleśniał. Ogólnie to polecam go minimalnie zmodować, trochę mu zaokrąglić niektóre wszystkie krawędzie. Chodzi trochę luźniej i jest lepszy niż standardowy. Tutaj mam oryginalnego jeszcze z naklejkami. To jest kostka mojego brata. Czuć tu duże tarcie. I od razu polecam zmienić naklejki, jak się zaczną trochę zdzierać. Dalej. Ta mata, co pod nią układasz, to mata pod myszkę. Tak, to jest mata pod myszkę. Widzicie, tu mam myszkę. Bardzo wygodna, gaming pad się to nazywa. Fajne, tylko się trochę czasem brudzi. Zrobisz naklejki do pyrki. Zamierzam zrobić, jak tylko będę miał pyrkę. Jeśli układam LBL-em plus Friedrichem, czy dwie warstwy i permutacja Friedrich, czyli dwie... No, i ogólnie, to czy lepiej się uczyć permutacji na narożniki, czy na krawędzie? To tak. Na narożniki to jest jeden algorytm. Teraz go wykonam. I ten algorytm to jest zamiana tych dwóch i tych dwóch. Więc ogólnie fajnie by było, jakbyś się nauczył tego, bo to nie jest cały trudny algorytm. A do... A do narożników są trzy. Taki. On jest jeszcze w drugą stronę. I jeszcze jeden taki środkowy. I powinieneś go znać. To jest bardzo prosty algorytm. I polecam ci się ich nauczyć wszystkich. Nie są takie trudne. No i to chyba byłyby wszystkie pytania. Zadawajcie następne. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!